Moduł piąty, lekcja druga. Plansza. U góry pasek w szarym kolorze. Na nim biały napis. Moduł piąty. Poniżej na białym tle spis treści. Lekcja pierwsza. Jakie relacje budujemy w mamie? Lekcja druga. Jak budować relacje w mamie? Lekcja trzecia. Jak budować społeczność mamu? Lekcja czwarta. Nowe osoby w mamie. Lekcja piąta. Wydarzenia, które integrują mieszkańców. Po lewej stronie planszy rysunek kobiety z turkusowymi włosami w okrągłych okularach i szarym swetrze. Przed nim pomarańczowy laptop. Wyróżniony jest napis. Lekcja druga. Jak budować relacje w mamie. Przy białym blacie siedzi kobieta w niebieskiej koszuli. Ma brązowe włosy do ramion. Na nosie prostokątne okulary korekcyjne z czarnymi oprawkami. Na blacie po jej prawej stronie stoi otwarty laptop. Za nią w tle biały regał z książkami i roślinami. W drugiej lekcji, dotyczącej budowania relacji i społeczności w miejscu aktywności mieszkańców, odpowiemy sobie na pytanie, jak w praktyce te relacje budować i jaka jest w tym Twoja rola jako animatora, animatorki. Pierwsze, najważniejsze założenie to takie, które podpowiada nam, że z jednej strony jesteś bardzo ważną osobą w tym budowaniu relacji, jesteś trochę narzędziem do tego budowania relacji, takim pierwszym punktem odniesienia, dla wielu osób pewnym modelem tego, jak mogą wyglądać relacje w miejscu aktywności mieszkańca. Chociażby ze względu na to, że jesteś gospodarzem tego miejsca, czasami pierwszą osobą, którą tutaj ludzie spotykają. Będzie ta wasza relacja będzie stanowiła pewien wzór, pewien właśnie model tego, jak można ją budować. Natomiast druga ważna rzecz jest taka, że te relacje nie są budowane przez ciebie po to, żeby właśnie je zawiązywać dla siebie z mieszkańcami. Jesteś centrum tych relacji, ale nie jesteś ich celem. Twoim zadaniem, takim drugim krokiem, który będziesz mieć do wykonania, jest oddanie tych relacji mieszkańcom. Być może teraz brzmi to trochę abstrakcyjnie, ale zaraz myślę, że wszystko się wyklaruje. Zacznijmy od pierwszego wątku, czyli od otwierania się na budowanie relacji twoich z mieszkańcami. Plansza. U góry pasek w szarym kolorze. Na nim biały napis. Moduł piąty, lekcja druga. Poniżej na białym tle napis. Jak budować relacje w mamie? Pod spodem grafika obrazująca dwa kroki. Pierwszy krok. Nawiązywanie relacji z animatorem, animatorką. Poznaje osobę oraz daje poznać się mam i innych. Następnie modeluje sposób budowania relacji. Drugi krok. Nawiązywanie relacji między członkami, członkiniami społeczności. Następnie. Łączy ludzi, pomaga zorganizować kontakt, na końcu oddaje odpowiedzialność za relacje i wycofuje się w tło. Ważne tutaj będą dwa takie założenia. Po pierwsze, to, że jest to twoje zadanie, twoja aktywność i twoja odpowiedzialność. Twój ruch to bycie otwartym, rozmawianie z ludźmi, zapraszanie ich do kontaktu. Ważne jest, żebyś tutaj pytała mieszkańców o to, kim są, z czym przychodzą, jakie sprawy są dla nich ważne, co ich interesuje, co ich zajmuje też tutaj w tej ich sąsiedzkości, w kontekście której do ciebie przychodzą. Druga ważna rzecz, drugi ważny aspekt to to, żebyś dawał i dawała siebie poznać. To, co jest ważne w relacjach, które budujemy w mamie, to od razu widoczna w nich wzajemność. Ta wzajemność i ta dwustronność, dwukierunkowość, o której mówiliśmy już we wcześniejszych modułach, która jest wartością mamą samą w sobie. I już na tym etapie tą wzajemność budujemy w ten sposób, że... Plansza. Logotypy. Fundusze Europejskie. Rzeczpospolita Polska. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny. Napis. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.